Cześć! W dzisiejszym odcinku obiecana już dawno recenzja noży. To będą te kolorowe noże, o które często pytacie. Ostatnio widać je na moich filmach, ale też wcześniej pytaliście się właśnie, czy warto. I wiem, że też wiele osób z Was ma te noże. To są noże kolorowe Neoflam. Jedne są z powłoką żywiczną, a drugie, takie nowsze, są z ceramiczną. I tutaj od razu Was zapraszam do dyskusji na temat tych noży. Jeżeli macie, podzielcie się swoją opinią na ich temat. Wiem, że niektórzy z Was korzystają z nich dłużej, więc im więcej opinii, tym fajniej. Zrobi się fajny poradnik na temat kupna takiego noża, jak się sprawdza w kuchni. Ja mam kilka noży. Mam, tak jak wspomniałam, noże zarówno z powłoką żywiczną, jak i z powłoką ceramiczną. One na pierwszy rzut oka niewiele się może różnią. Ten zielony jest z powłoką żywiczną. To są te noże, które są dłużej w ofercie tej firmy i pewnie większość z Was je kojarzy, a niedawno wyszły właśnie też te z powłoką ceramiczną. I to już kilku osobom wspominałam, że mam nadzieję, że właśnie te noże to będzie to, ponieważ jeszcze jakiś czas temu, jak robiłam poradnik o nożach, to wspominałam Wam, że już miałam nóż ceramiczny. Był świetny, poza tym, że był właśnie bardzo kruchy, znaczy był świetny, bo był ostry, ale niestety miał wadę, bo był kruchy i akurat tamten był też źle wyprofilowany. Mówię był, bo ci, którzy dokładnie śledzą, to wiedzą, że po prostu mi się totalnie ukruszył. No i już go nie ma w mojej kuchni, bo nie nadawał się do użytku. Dlatego też, jak tylko usłyszałam o tym, że będą noże z powłoką ceramiczną, no to ryzyko. Więc mam właśnie te noże z powłoką ceramiczną i z powłoką żywiczną. Przy pierwszym takim użyciu, wiecie, tak najpierw tym nożem, potem tym nożem, nie widzę wielkiej różnicy. Dopiero po jakimś czasie, to już mogę na początku powiedzieć, że te z powłoką ceramiczną dłużej zostają ostre. Ale jedne i drugie trzeba co jakiś czas naostrzyć. No dobra, ale o tym za chwilę. Zalety. Zalety to na pewno dla mnie kolorystyka. To pewnie dla niektórych będzie możliwe, że wadą, bo noże wyglądają tak troszeczkę switaśnie. Są kolorowe. Mi się podoba taka ich kolorystyka, są pozytywne, więc jako że w kuchni spędzam dużo czasu, to mi się te kolory podobają i szczerze mówiąc, to właśnie te kolory zwróciły moją uwagę, jak czytałam i patrzyłam na te noże. Wszystkie noże wykonane są ze stali nierdzewnej i właśnie pokryte są albo powłoką żywiczną, albo powłoką ceramiczną. Nie należy ich myć w zmywarce. Są naprawdę bardzo ostre. One tą powłokę mają tutaj na wierzchu, jakby to samo ostrze jest bez powłoki. Mam nadzieję, będzie widać na zbliżeniu. Rączka jest plastikowa, noże w ogóle są dosyć lekkie, to jest dla mnie duża zaleta. Są lekkie i fajnie wyprofilowane. Moje typy to te noże szefa kuchni, szczerze mówiąc, to pewnie widać też na filmach. Przede wszystkim je używam, ale zaraz Wam też opowiem o kolejnych. Przez to, że mają tą powłokę, albo tą żywiczną, albo ceramiczną, nic do nich nie przywiera. Znaczy może nic, to jest trochę na wyrost, bo na przykład przy krojeniu bakalii jak najbardziej zostaje na nich ślad i bakalie, szczególnie takie jak figi, daktyle, przywierają, ale już na przykład przy krojeniu ziemniaków, warzyw, mięsa faktycznie ładnie odchodzi to od noża, więc łatwiej jest je potem umyć chociażby. Dla mnie to duży plus, szczególnie jak jednak w kuchni robi się dość dużo. Noże są naprawdę bardzo ostre, tak jak Wam wspomniałam, tego ceramicznego jeszcze nie miałam okazji ostrzyć. Usiłowałam go stępić, ale jeszcze mi się nie udało, jest naprawdę bardzo ostry. Ten nóż, jeden i drugi można ostrzyć. Oczywiście producent zaleca używanie swoich firmowych ostrzałek, takich małych, ale spokojnie możecie użyć takich tradycyjnych, bezproblemowo się sprawdza. Wiem, że było kilka takich pytań, śmiało tą strzałką bez problemu naostrzycie. Jeżeli chodzi o trwałość powłoki, to tak jak widać jest dosyć trwała, ale trzeba uważać na to, żeby jej nie zarysować. Nie odpryskuję, bo robiłam test na jednym z noży, który, że tak powiem, jakoś nie używałam i trudno. Miał lądowanie, nic mu nie odprysło, więc nic się nigdzie nie wygiął i ta powłoka, bo ten akurat, który lądował, był z powłoką ceramiczną, więc nie ma odprysków. Ale za to taki nóż można sobie zarysować.
Jeden zarysowałam jeszcze przy otwieraniu. Otwierałam opakowanie drugim nożem ceramicznym ostrym. To dowód, że są ostre. No i po prostu sobie tą powłokę trochę uszkodziłam. Jest rysa. Jak tak przejeżdżam paznokciem, no to ta rysa jest taka, że paznokciem wyczuwa się uskok. Więc po tym wnioskuję, że jednak ta warstwa ceramiczna, czy też warstwa żywiczna, są dość grube, więc moim zdaniem o to, żeby się starły, to trzeba trochę siły i trochę czasu. Więc nie musicie się martwić, możecie spokojnie ostrzyć i spokojnie. A jeszcze jak tutaj sobie zarysowałam ten nóż, to sprawdzałam, czy to potem odpryskuje. Nic się nie stało, na szczęście, no tylko tyle, że właśnie mam takie rysy. Trudno. Sama sobie zrobiłam, nie otwierajcie opakowania drugim nożem. No dobra, jakie mam noże w moim zestawie i które Wam osobiście polecam? Bo jednak warto mieć kilka noży w kuchni, chociaż tak naprawdę moim zdaniem przede wszystkim nóż szefa kuchni. To jest uniwersalne. Czy wybierzecie ten żywiczny, czy ten z powłoką ceramiczną, moim zdaniem obydwa się fajnie sprawdzają. Ten dodatkowo ma dziurki, więc mam wrażenie, że do tego, to jest ten z powłoką żywiczną, jeszcze mniej się cokolwiek przyczepia. To dodatkowy plus. Oczywiście warto mieć nóż do chleba. To jak pamiętacie jeszcze przy tym poradniku, o którym już wspominałam. Bardzo, bardzo chciałam mieć nóż do chleba. Gruby, ten jest niesamowicie ostry. Fantastycznie kroi się każdy chleb. Zarówno miękkie bułki. Mam nadzieję, że nie będzie słychać wiatru w tle. No dobra. Ten świetnie kroi zarówno bułki, jak i chleb rasowy. Jestem bardzo z niego zadowolona. Na początku ogromne wrażenie zrobił na mnie nóż Santoku, ale powiem Wam szczerze, że jednak wybieram nóż szefa kuchni. Jest wygodniejszy. Może to kwestia przyzwyczajenia. Mam też nóż do sera, ale od razu się przyznaję, myślałam, że będę go używać więcej, częściej. I chętnie będę po niego sięgać. Jest bardzo fajny, ale jednak nóż szefa kuchni, znowu. Mam też fajny nóż do kanapek. Ten na początku osobiście wyśmiałam. Ale autentycznie mi się spodobał. To taki trochę gadżet, ale fajnie się sprawdza. Głównie do przecinania po prostu kromek. Łatwiej się to robi tym nożem niż tym, bo ten jest dość długi, więc tego używam tylko do krojenia chleba na kawałki, a jak potem na mniejsze kanapki, na mniejsze kromki, to ten. Więc jest naprawdę fajny i miło mnie zaskoczył. Szkoda, że właśnie ten sobie porysowałam. Jakiego noża mi brakuje? Na pewno dokupię nóż taki malutki. Wiecie, taki do jarzyn, do obierania, do krojenia jakichś malutkich rzeczy. Myślę, że by mi się przydał w moim zestawie. Aha, jeszcze mam taki nóż uniwersalny, zwykły. No, ale jak macie kupować ten, to lepiej moim zdaniem kupić sobie dwa szefa kuchni i mieć wymiennie. Jeżeli chodzi o te noże, no to tak jak wspomniałam, z wad to, że nie można, czy z wad, no trzeba o tym pamiętać, nie można myć w zmywarce, no i trzeba uważać, żeby sobie go nie zarysować innym ostrym narzędziem. Zalet bardzo ostre i długo są ostre, nie trzeba ich ostrzyć za każdym razem, przynajmniej póki co. A jak już się ostrzy, to jest to łatwe i ta powłoka się nie ściera. Przynajmniej nie ściera się tak szybko, jak miałam obawy, że będzie się ścierać. Na pewno też nie odpryskuje. Od noża fajnie wszystko odskakuje podczas krojenia. Więc ja jestem ogólnie jak najbardziej na tak. No i oczywiście stosunek ceny do jakości. To chyba nie mogę do niczego przyrównać. Jest bardzo fajny, bardzo atrakcyjny. Za kilkadziesiąt złotych można mieć naprawdę fajny nóż szefa kuchni, który jest pozytywny w kolorze, w wyglądzie. No i też naprawdę fajnie sprawdza w kuchni. To takie moje odczucia. Jak widzicie, używam na co dzień tych noży w kuchni. Mam je dopiero jakiś miesiąc. Więc na pewno będę na naszej stronie www.kotlet.tv dopisywać jakieś uwagi, jeżeli w międzyczasie się narodzą. No i też czekam na Wasze pytania. Starałam się spisać te, które już padały właśnie, czy nóż odpryskuje i jak się sprawdza, jak to jest z tym ostrzeniem. Ale jeżeli macie jakieś dodatkowe lub właśnie własne opinie, wiem, że wiele osób ma już te noże, no to czekam na nie. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy nożach,
to jak będziecie chcieli, to mogę zrobić oddzielny odcinek o wyborze podstawek bloków kuchennych do noży. Ja nigdy takich gadżetów nie lubiłam, mam kilka złych przykładów, więc mogę Wam pokazać, na co zwracać uwagę. Tu akurat mam jeden fajny taki, jakby taki makaron. Nie wiem, jak to nazwać. W niego fajnie wchodzą noże. W niego fajnie wchodzą noże, bo nie ma wyznaczonych tych przegródek. No dobrze, ale o tym najwyżej w oddzielnym materiale, jak będziecie po prostu chcieli coś wiedzieć o tym, jak trzymać, przechowywać noże. Czekam na Wasze komentarze, no a więcej dokładnych informacji znajdziecie na naszej stronie www.kotlet.tv. Pa, pa!